Dzień dobry, witam na drugim wykładzie z cyklu Akademii Arslew. Temat dzisiejszego spotkania to żelbetowe prefabrykowane pale wijane. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy więc od definicji. Tak, aby uniknąć problemów nieporozumień polegających na myleniu elementów geotechnicznych z technologią ich wykonania. A więc pal, według definicji, to pogrążony lub uformowany smukły, słupowy element wykonany z jednego z materiałów konstrukcyjnych. Może to być drewno, beton, żelbet, beton sprężony czy też stal. Lub powstały z połączenia tych materiałów, np. pal zespolony i przekazujący obciążenie na grunt za pośrednictwem podstawy i pobocznicy. Istotą pala jest wysoka powtarzalność cech materiałowych, trzonu pala uzyskiwana przez wykorzystanie jednego ze znormalizowanych materiałów konstrukcyjnych, cech geometrycznych pala, czyli proporcji, oraz co za tym idzie, parametrów interakcji grunt-pal, czyli parametrów nośności i zależności obciążenia. Wbijanie, wibrowywanie, wciskanie jest jedynie technologią wykonania pala. Technologie te mogą posłużyć również do wykonania kolumn, jednak kolumny, np. DSM czy jet grouting, nie są palami, ponieważ ich trzony nie zostały ukształtowane ze znormalizowanego materiału konstrukcyjnego. Te technologie wzmacniania podłoża mogą być wykorzystane do formowania pali z trzonem z materiału konstrukcyjnego, zdolnego do przeniesienia pełnych obciążeń na zmodyfikowane podłoże. Jednak same w sobie nie są palami i wymagają wykorzystania innych metod badań do oceny ich przydatności użytkowej niż pale oraz zasadniczo innych współczynników bezpieczeństwa już w procesie projektowania. Żelbetowe pale prefabrykowane projektuje się z wykorzystaniem katalogu producenta. Ponieważ prefabrykaty muszą spełniać pewne podstawowe wymagania technologiczne. Nie mogą być zbrojone poniżej pewnego wymaganego stopnia zbrojenia, który umożliwia wyprodukowanie, transport i wbijanie. Wymagania dotyczące pracy prefabrykatu w docelowym układzie konstrukcyjnym należą do projektanta konstrukcji lub geotechnika. Tabela, którą Państwo widzicie przed sobą, przedstawia uproszczony katalog pali prefabrykowanych produkowanych w kutnie. Pola czerwone oznaczają stopień zbrojenia niedopuszczalny ze względów technologicznych. Pola zielone oznaczają zalecane stopnie zbrojenia wytwarzanego w automacie zbrojarskim. Po prawej stronie widzicie Państwo kilka pól białych. Jest to obszar, który może być wykorzystany przez projektantów według uznania. Projektowanie dłuższych pali jest oczywiście technologicznie możliwe, natomiast w każdym takim przypadku musimy rozważyć czynniki ekonomiczne i zasadność takiego właśnie rozwiązania. W przypadku pali prefabrykowanych odpowiednie proporcje są praktycznie zawsze zachowane, ponieważ najkrótsze prefabrykaty mają około 5-6 metrów długości, zatem nawet przy przekroju ob około 40 cm ich długość jest ponad 10 razy większa od wymiaru boku. Współczesne żelbetowe pale prefabrykowane powstają w przemysłowym procesie produkcji, który wymaga i zapewnia zastosowanie szkieletu zbrojeniowego wytwarzanego w automacie. W razie potrzeby pale należy dozbroić ze względu na pracę w docelowym fundamencie palowym oraz zbrojenie poprzeczne spiralą zagęszczoną w górnym i dolnym odcinku pala, czyli w stopie i w głowicy. Zastosowanie betonu C40-50 spełniającego wymagania mostowe w zakresie wodoszczelności W8, mrozoodporności F150 i nasiąkliwości poniżej 5%. Stosujemy otulinę grubości 4 cm, która zapewnia wysoką trwałość we wszystkich środowiskach o naturalnej agresywności. Gotowe rysunki pali możecie Państwo pobrać z naszej strony internetowej www.arslew.pl. Serdecznie zapraszam.
W przypadku pali dłuższych niż 14-15 metrów, transport ich jest utrudniony i kosztowny. W związku z tym z reguły dłuższe pale łączymy z innych odcinków, ale nie dłuższych niż 14 metrów. Do łączenia wykorzystuje się złącza mechaniczne. Takie złącza lokalizuje się zwykle w dolnej części pala, poza strefą silnego zginania. Nośność przekrojów prefabrykatów jest stosunkowo duża. Pal o boku 40 cm z typowym zbrojeniem przenosi rozciąganie na poziomie 590 kN, czyste zginanie na poziomie około 95 kN, maksymalne zginanie na poziomie 270 kN przy ściskaniu około 1620 kN oraz czyste ściskanie bez wyboczenia na poziomie około 4000 kN. No oczywiście pod warunkiem, że warunki gruntowe i konstrukcyjne pozwalają pominąć sprawdzanie wyboczenia pala. Nośność rośnie wraz ze wzrostem stopnia zbrojenia i wymiarów prefabrykatów. Oczywiście o ostatecznym możliwym do przyjęcia obciążeniu na pal decyduje oprócz nośności samego przekroju nośność pala w gruncie. W zależności od rodzaju danych gruntowych, jakimi dysponujemy, wybieramy odpowiednią metodę i program do obliczania nośności pali. Dysponujemy dwoma własnymi narzędziami do obliczania nośności pali w oparciu o polską normę oraz w oparciu o wytyczne niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego. Kalkulator oparty na polskiej normie jest powszechnie dostępny i możecie Państwo pobrać go ze strony www.arslev.pl. Serdecznie zapraszamy. Link do naszej strony znajduje się w opisie filmu. Warto też podkreślić, że pale prefabrykowane pozwalają na wykorzystanie wszystkich dostępnych metod projektowania. Można fundamenty z ich wykorzystaniem projektować w oparciu o wyniki badań statycznych, wyniki badań gruntu, próbne obciążenia dynamiczne na wysokich odkształceniach oraz wyniki badań dynamicznych w postaci wpędów wykorzystywanych w różnego rodzaju wzorach dynamicznych. Projektowanie w oparciu o wyniki bezpośrednich badań gruntu jest najbardziej powszechne i może przynosić rzeczywiste korzyści w postaci efektywnych, technicznie i ekonomicznie fundamentów docelowych. Oprócz pali typowych, tak zwanych inżynierskich, wykorzystywane są również rozwiązania prefabrykatów palowych do zastosowań specjalnych. Na przykład prefabrykowany pal wykorzystywany w systemie wsporczym dla ekranów akustycznych i sieci trakcyjnych PKP. Pale o długości od 2,5 m do 5,5 m z poszerzoną głowicą i śrubami kotwiącymi wystarczają w większości przypadków do posadowienia ekranów o wysokości do 6 m przy rozstawie słupków równym 4-5 m. Całkowicie prefabrykowany system wsporczy uniezależnia prowadzenie robót od warunków atmosferycznych, poziomów wody gruntowej i tym podobne. W przypadku uszkodzenia elementów słupka wymiana jest szybka i łatwa. Ten rodzaj fundamentów zdominował fundamentowanie słupów sieci trakcyjnych na modernizowanych dziś w Polsce liniach kolejowych. Wykorzystując kafar na początku składu pociągu na remontowanym odcinku, można zmodernizować nawet kilometr linii kolejowej dziennie. Ten rodzaj pali w ekstremalnych przypadkach bywa również łączony, ale stosowanie tego rozwiązania jest bardzo ograniczone ze względów na specyfikę pracy fundamentu słupa trakcyjnego. W projektowaniu fundamentów na palach prefabrykowanych należy uwzględniać pewne ograniczenia i możliwości technologiczne. Najłatwiej wbija się pale pionowe. Można nachylać pale. Nachylenia większe niż 18 stopni należy konsultować z projektantem i wykonawcą robót. Pale można wbijać do około 1,5 metra pod teren, pod poziom platformy roboczej, przy użyciu dobijaka. Standardowo najlepiej usytuować platformę roboczą od 15 do 30 cm poniżej wierzchu pala. Ważna jest też dostępność terenu i przestrzeni dla kafarów o masach od kilkunastu do 90 ton i wysokości masztu od kilkunastu do nawet 28 metrów.
Możliwości technologii są duże. Od wbijania pali krótkich 2,5-metrowych do pali 48-metrowych, które obecnie ustanawiają rekord Polski. Od konstrukcji opartych na jednym palu do takich, gdzie wbija się ich kilka tysięcy, a łączny obszar robót palowych wynosi ponad 150 km. Najdłuższe pale inżynierskie wbito w fundamenty trzech podpór estakady E w Międzyzdrojach. Z konieczności trzeba było tam wbić pale o długości 45 metrów, złączone z trzech prefabrykatów o długości 15 metrów. Co więcej, pale 48-metrowe wbito w Chorzowie podczas wykonywania fundamentów hali Morris. Najdłuższy obiekt mostowy w Polsce w ciągu południowej obwodnicy Gdańska stoi na palach prefabrykowanych. Wbito tam około 140 km pali. Największy stadion w Polsce stoi w zakresie konstrukcji w około 80% na prefabrykowanych palach żelbetowych. Generalnie i bez żadnych specjalnych ograniczeń można do fundamentowania różnych konstrukcji stosować pale o długości całkowitej 28-30 metrów. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że na świecie stosuje się je nawet do głębokości przekraczających znacznie 100 metrów. Kontrola nad takimi fundamentami jest jednak ograniczona. Wbijaniem rządzą pewne zasady, które warto znać i do nich się stosować. To zapewnia wysoką jakość wykonywanych fundamentów. Wpęd w trakcie wbijania powinien być mniejszy niż 4 mm. Jeśli osiągniemy te granice, a nie spełnimy wymagań, należy zmienić parametry procesu wbijania. W tym momencie warto przypomnieć sobie, co to jest wpęd. Wpęd to trwałe przemieszczenie pala w gruncie spowodowane uderzeniem młota. Kolejna zasada. Pali nie należy wbijać za wszelką cenę narzędną, mimo wcześniejszego spełnienia wymagań projektu, np. w zakresie nośności. Kolejna zasada. Ciężkie wbijanie należy przerwać, a po pewnym czasie ponowić próbę dobicia pali. Gdy to nie przynosi spodziewanych efektów, należy rozważyć wspomaganie wbijania poprzez przewiercenie czy podpłukiwanie. Na jakość pali w największym stopniu wpływa przyzwoity poziom i zakres rozpoznania warunków grudnowych, czyli solidnie przygotowana dokumentacja geotechniczna, weryfikacja założeń projektowych na podstawie metryki pali próbnych i wyników próbnych obciążeń, przyzwoity sposób rozliczania prefabrykaty w całości według projektu, a wbijanie według odmiaru. W trakcie wbijania pala tworzona jest metryka. Metrykę tworzymy ręcznie lub automatycznie. W metryce odnotowywane są wszystkie istotne informacje ogólne, takie jak budowa, fundament, podpora, rzędna platformy roboczej, ciężar młota, rodzaj, przekrój, materiał pala i szczegółowe dotyczące każdego wbitego pala. Numer, długość, pochylenie, wysokość podrzutu młota, liczba uderzeń na jednostkę pogrążenia, głębokość pogrążenia przy danej liczbie uderzeń młota oraz osiągnięta rzędna spodu pala. Te informacje mogą posłużyć do wstępnego oszacowania nośności każdego wbitego pala, a po wyskalowaniu wynikami badań statycznych i dynamicznych do wiarygodnego określenia nośności każdego pala w fundamencie docelowym. Podstawowymi metodami badań nośności pali prefabrykowanych są badania statyczne i badania dynamiczne przy dużych odkształceniach. Analiza wpędów ma charakter pomocniczy i służy do porównania nośności pali w ramach fundamentu. W projektowaniu należy ponadto uwzględnić przyrost nośności pali w czasie. W przypadku pali prefabrykowanych stosunkowo łatwo jest go badać, wykonując kolejne próbne obciążenia. Bardzo często stosowana jest następująca procedura: wbicie pala, po pewnym czasie próbne dobicie, oszacowanie nośności pala na podstawie wpędów, wykonanie badań dynamicznych po krótkim czasie, pozytywny wynik pozwala dokończyć palowanie, negatywny zaś każe czekać do terminów normowych, w których powtarzane jest badanie nośności. Ostateczną weryfikacją każdej procedury jest wynik badania statycznego przeprowadzony na podobnym palu w podobnych warunkach. Fundamenty palowe stosowane są obecnie w różnych rodzajach budownictwa. Obiekty budowlane realizowane są często w złożonych warunkach geotechnicznych, przy znacznych obciążeniach pionowych i poziomych.
Do klasycznych zagadnień związanych z rozwiązywaniem problematyki posadowień na Palach należy dodać oddziaływanie agresywnego i zanieczyszczonego środowiska wodnego i gruntowego. Wymienione czynniki wskazują na potrzebę wykorzystania materiałów najwyższej jakości. Współczesne rozwiązania pali prefabrykowanych przyczyniają się do szerszego spektrum ich zastosowania, o czym świadczą przedstawione przykłady, zdjęcia, aktualnych rozwiązań z zakresu budownictwa mieszkaniowego, hydrotechnicznego, mostowego, przemysłowego i komunikacyjnego. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa podczas dzisiejszego wykładu. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia strony arslew.pl. Znajdziecie tam Państwo w zakładce serwis projektowy mnóstwo ciekawych informacji, które mogą być wartościowym uzupełnieniem dzisiejszego wykładu. Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową. Przypominam www.arslew.pl. Dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszym wykładzie. Było mi bardzo miło móc przedstawić Państwu technologię pali prefabrykowanych. Już dziś zapraszam na kolejny wykład z cyklu Akademii Arslew. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału YouTube oraz śledzenia kont na portalach społecznościowych. Tam najświeższe informacje dotyczące Akademii i nie tylko. Zapraszam. Do usłyszenia. Do widzenia.